Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa Pogoni. Gratuluję gratulacje składam na ręce mojego kolegi, przyjaciela jeszcze z czasów, kiedy zdobyliśmy razem grać w piłkę. Rysia, życząc awansu do Ekstraklasy. Rozegraliśmy dwie różne połowy. W pierwszej połowie nie zaprezentowaliśmy jak dzieci w mgle, gdzie nie wiedzieliśmy o co chodzi. Po prostu przeczyli połowę. Natomiast druga połowa, podjęliśmy walkę i się okazało, że w niektórych fragmentach mogliśmy pogromić, zagrozić. Zgadzam się z Krzysiem, że pierwsza połowa była... Ta pierwsza połowa była pod względem rytmu, umiejętności piłkarskich, czysto technicznych, była na bardzo dobrym poziomie z naszej strony. Chcieliśmy tak grać, szybko piłką operować, przemieszać się z dużą ilością zawodników do przodu. Niejednokrotnie musieliśmy wchodzić w atak pozycyjny, co oczywiście nie jest łatwą sprawą i może mniej przyjemną dla kibiców. Trzeba dłużej rozgrywać piłkę i po prostu nieraz się zespół nie przemieszcza do przodu. Myślę, że ta konsekwencja i szybka gra piłką przy małych błędach, mimo wszystko technicznych, pozwoliła nam zaprezentować się dobrze w pierwszej połowie. Szkoda, że, ale tak bywa w piłce, szkoda tylko, że ta dobra nasza postawa nie została udokumentowana zdobyciem bramki. Druga połowa trochę nerwowa, ale chciałbym wytłumaczyć zawodników po prostu, no wtedy już tylko zostaje 45 minut, ale mówię aspekt tego, że graliśmy z flotą. Druga sprawa, że potrzebowaliśmy 3 punktów. Następnie po zdobyciu bramki, że już jesteśmy może nie bardzo blisko, ale blisko osiągnięcia sukcesu też spowodowała trochę nerwowości. Przy niektórych 2-3 kontrach więcej spokoju. Można było to inaczej zakończyć, ale i zawodnicy mogą to potwierdzić, bo mówię, tak jak i z Grudziądzem i dzisiaj z flotą, patrzymy przez pryzmat zespołu. Wiedziałem, że Krzysiek, znając jego, to wiedziałem, że tam nie będzie partyzantki naprzeciwko i trzeba będzie się dużo nabiegać i postarać, żeby wywalczyć te 3 punkty. Także